Są takie nadopiekuńcze mamy, które chciałyby chronić swoje dzieci, zwłaszcza synów, być taką szczelną, zamkniętą bramą, która obroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami świata. Ale Jezus taką mamą nie jest. Gdy On używa dzisiaj obrazu bramy, to mówi o tym aspekcie ochrony, ochrony przed złem. Ale mówi, ta brama jest równocześnie bramą, która się otwiera, która wypuszcza owce, wypuszcza tych, których kocha, właśnie po to, abyśmy mogli z radością wyruszyć na zdobywanie tego świata, na odkrywanie tego świata, na pełnienie woli naszego Boga, właśnie tam wszędzie, gdzie On nas wyprowadza i wypuszcza.